małej Ami odfrunęło ojciec i mama. Ojciec się zajmował innymi paniami i zmieniał je stosunkowo często. Mama się nią nie interesowała. I oto rośnie dziewczynka, która ma 14 lat i buszuje sama po ulicach nowego, całego Londynu. Mówimy o klubach. Nikt się nie interesuje, co się z nią dzieje. Ona sobie znajduje własny, mroczny, podziemny świat, w którym muzyka jest magią. Jak 14-latek ma sobie radzić w życiu sam? No przecież biologicznie to jest właściwie niemożliwe. Nie ma się wiedzy, tak? Nie ma się wiedzy żadnej. Wiedzy o tym, co może zrobić dorosły człowiek. Nie ma się wiedzy, co to są pieniądze i do czego one służą. Że do wydawania wydaje się każdemu oczywiste. Okazuje się, że żeby je zarobić, trzeba zapłacić jakąś cenę. Nie ma się świadomości, kiedy jest się wykorzystywanym. Przecież ktoś zrobi dobre oczy, powie, słuchaj, to teraz będzie fajnie. 14-latek musi zweryfikować 50 razy, żeby się zorientować, że nie zawsze to jest prawda. I ta samotna dziewczyna, jak Szpak, jak John Lennon, który był wychowywany też bez rodziny, jak Kurt Cobain. Ja mógł ich mnożyć, wszystkich tych ludzi. Ci staje wobec problemu, co zrobić ze sobą w tym wielkim świecie, który na pewno chciałby zmienić. Ona z tego, z jej wypowiedzi, wywiadów, zawsze płynie straszliwy żal do świata, że jej się tak to ułożyło, że ona sobie nie potrafi z tym poradzić. Ona mówi setki razy o tym, że musi iść na rehabilitację i nie może dojść do tych drzwi, bo po drodze coś się łamie. Bo to się wydaje takie szalenie efektowne. Oto jest młody piosenkarz, wychodzi na scenę, dostaje aplauz, czek na 100 tysięcy dolarów, prawda? Żyć, nie umierać. Fenomenalna rzecz. No to sobie trzeba zadać to pytanie. Dlaczego ten piosenkarz nie chce tak żyć i chce umierać? Skoro ma tyle samych przywilejów, skoro rozdaje tysiące autografów, w sklepach mu rzucają odzież pod stopy, żeby tylko ją wziął za darmo. Gazety o nim piszą bezustannie i bilety są wyprzedane. To dlaczego ta osoba się unicestwia? I to unicestwia się naprawdę. To nie jest takie puszczenie oczka, że słuchajcie, bo sobie podetnę żyły, zlećcie się wszyscy. To nie jest promo show. To jest autodestrukcja klasyczna w przypadku Amy Winehouse, ponieważ to jest chyba, ona jest chyba po 6 czy 7 poważnych detoksyzacjach. To już jest taki wynik, który, detoksyzacja za każdym razem jest obcierką o zejście z tego świata. Jest to zatrucie organizmu, z którego jedynym wyjściem jest wpuszczenie w osobę środków znieczulających w ogromnej ilości i środków usypiających w ogromnej ilości, żeby przez 3 dni ta osoba nieprzytomna leżała i nie wiedziała, co się z nią dzieje, załatwiając się pod siebie, wymiotując, dostając różnego rodzaju drgawek, wyjąc z bólu, jak się ocknie, tak, że tłucze głową o ścianę, wtedy jej się daje znowu usypiające rzeczy. To taka to jest przygoda, tak? Dlaczego człowiek to robi 6-krotnie? A chce żyć. Tylko chce, żeby świat był lepszy. Nie można mu świata zmienić, ani przychylić, ponieważ lepszy świat już uciekł wraz z matką i z ojcem w dzieciństwie. Ciężka psychoterapia, to jest jedyna rzecz, która mogłaby się przydarzyć.